samolotu. Tak jak jej mąż też, funkcjonariusz BOR-u chroni nas na lądzie. Panie Albercie, będziemy pamiętać. Andrzej Sariusz-Skąpski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich. Jego ojciec, Bolesław, został zamordowany w Katyniu. To jego sposób myślenia o Katyniu i o historii polsko-rosyjskiej stał się drogowskazem dla nas wszystkich. Panie Andrzeju, będziemy pańską myśl i pańskie dziedzictwo nieśli dalej. Leszek Solski, przedstawiciel rodzin katyńskich. W Katyniu zginęli jego ojciec i jego stryj. Był też więźniem obozu pracy w Niemczech. Aleksander Szczygło, wszyscy go znaliśmy. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Zawsze stał przy prezydencie Lechu Kaczyńskim, także w tej ostatniej misji. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Człowiek instytucja. Był często łącznikiem między prezydentem a rządem. Dobrym łącznikiem. Jolanta Szymanek-Deresz, posłanka Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jedna z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej współczesnej lewicy, była szefową kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, była świetnym prawnikiem, świetną tenisistką, kompetentna, niezwykle życzliwa ludziom. Izabela Tomaszewska, szefowa zespołu protokolarnego w Kancelarii Prezydenta. Bardzo blisko współpracowała ze zmarłą panią prezydentową Marią Kaczyńską. Mówiono o niej pierwsza dama pierwszej damy. Była ze swoją pierwszą damą do końca. Podporucznik Marek Uleryk z Biura Ochrony Rządu. Chronił panią prezydentową też do ostatnich chwil. Zginął tak jak ginie prawdziwy oficer. Anna Walentynowicz. Prawdziwa legenda. Prawdziwa matka Solidarności. Kochał ją Gdańsk i całe Pomorze. Teresa Walewska-Przyjałkowska. Przedstawicielka rodzin katyńskich. Jej ojciec zginął w Katyniu. To ona była opoką dla Fundacji Golgota Wschodu, którą założył ksiądz Prawazdzisław Peszkowski. Zbigniew Wasserman, poseł Rzeczypospolitej Polskiej, minister odpowiedzialny za służby specjalne w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Jedna z najwybitniejszych postaci Prawa i Sprawiedliwości. I Gabriela Zych, przedstawicielka rodzin katyńskich. W Katyniu zamordowany został jej teść. Z nadzwyczajną pasją działała na rzecz prawdziwej historii o Katyniu. Dzisiaj stoimy przed wami, żeby powiedzieć wam, że będziemy o was pamiętać. Będzie pamiętała cała Polska. I że będziemy wasze marzenia o lepszym świecie, o prawdzie, nieśli dalej. Każde z was pełniło swoją służbę tak, jak potrafiło najlepiej. My, tak jak najlepiej potrafimy, będziemy chcieli wasze dziedzictwo, wasz dorobek dźwignąć i ponieść dalej. Polska i my tu zgromadzeni będziemy też pamiętali o waszych bliskich, szczególnie o waszych dzieciach. Nie zostaną nigdy sami. Cześć waszej pamięci. Modlitwa ekumeniczna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, niech będzie z wami wszystkimi. I z duchem twoim. Zgromadziliśmy się, aby pożegnać naszych braci i siostry. Ich śmierć napełniła bólem ich rodzinę, wielu z nas i wszystkich. Wszyscy bierzemy udział w ich cierpieniu i wyrażamy im nasze współczucie. Chcemy być z nimi w ciężkiej dla nich chwili. Wierzymy, że śmierć jest początkiem lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa. Ufamy, że spotkamy się kiedyś znowu w domu naszego Ojca. Bóg miłosierny daje odkupienie. Bóg miłosierny daje odkupienie. Z głębokości wołam do ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mego błagania. Bóg miłosierny daje odkupienie. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Bóg miłosierny daje odkupienie. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. Bóg miłosierny daje odkupienie. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Bóg miłosierny daje odkupienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg miłosierny daje odkupienie. Módlmy się. Tobie, Boże, pokornie polecamy naszych zmarłych, których darzyłeś wielką miłością w całym życiu doczesnym. Prosimy, abyś teraz uwolnił ich od zła wszelkiego i dał im wieczny pokój. Dla tych naszych zmarłych przeminęło już życie ziemskie. Błagamy Cię zatem, miłosierny Boże, abyś wprowadził ich do Twojego Królestwa, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz pokój i radość z Twoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Pomódlmy się jeszcze za pogrążonych w żałobie. Miłosierny Ojcze i Boże wszelkiej pociechy, Ty nas ogarniasz wieczną miłością i ciemności śmierci przemieniasz w jutrzenkę życia. Wejrzyj na Twoich wiernych pogrążonych w żałobie. Twój Syn, nasz Pan, zwyciężył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Prosimy Cię, daj nam tak dążyć do Niego, abyśmy po doczesnym życiu połączyli się kiedyś z naszymi braćmi i siostrami tam, gdzie otrzesz wszelkie łzy z naszych oczu, przez Chrystusa, Pana naszego. Chrystus zmartwychwstał, śmiercią swoją
śmierć podeptał i będący w grobach życie darował. Chrystus anesti ek nekron, thanato thanato badisas, ketis entis mimas izoin, aris amenos. Christus resurrexit ex mortuis, morte calcavit, et entibus in sepulcris vita donavi. Christos voscresse is mertvih, smertius et poprav, смертью смерть поправ, и сошчил во враг живот даровал. Змилуй еще над нами, Боже, ведлук великого милосердия Твоего, просим Че, выслухай и змилуй еще. Módlmy się o spokój dusz tragicznie zmarłych sług Twoich i aby zostały im odpuszczone wszystkie grzechy dobrowolne i mimowolne. Módlmy się, aby Pan Bóg przyjął ich duszę tam, gdzie sprawiedliwi pokojem się cieszą. O miłosierdzie Boże, Królestwo Niebieskie i odpuszczenie grzechów ich, Chrystusa, nieśmiertelnego Króla i Boga naszego, prośmy. Do Pana módlmy się. Boże Duchu i ciała wszelkiego, który śmierć zdeptałeś, szatana obezwładniłeś i darowałeś życie Twemu światu. Sam Panie, daj odpoczynek tragicznie zmarłym sługom Twoim w miejscu światłości, w miejscu szczęśliwości, w miejscu pokoju, skąd ucieka boleść, smutek i westchnienie. Przebacz im jako dobry i miłujący człowieka Bóg wszelki grzech popełniony przez nich słowem, uczynkiem i myślą, gdyż nie ma człowieka, który by żył i nie zgrzeszył. Ty bowiem jedyny jesteś bez grzechu. Sprawiedliwość Twoja jest sprawiedliwością na wieki i Słowo Twoje jest prawdą. Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem i pokojem tragicznie zmarłych Twoich sług. Chryste Boże nasz, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim, nie mającym początku i z najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Módlmy się. Panie Jezu,
który stoisz ponad życiem i śmiercią, gdyż Ty sam jesteś zmartwychwstaniem i życiem dla wierzących i Ty jedynie wysłuchujesz wszystkich tych, którzy do Ciebie uciekają się z ufnością, prosząc o pomoc. Wierzymy przeto, że teraz wysłuchujesz nas i modlitw naszych, które do Ciebie zanosimy w naszym smutku i żałobie. Prosimy Cię gorąco, przyjmij naszych drogich zmarłych do zastępu wszystkich świętych i zbawionych Twoich. Wzbudź ich w dniu sądu ostatecznego do życia nowego. A nam daj poznać, że nad tymi, którzy zasnęli w Tobie, nie powinniśmy się smucić jak inni, którzy nadziei nie mają, ale raczej zawsze pocieszać się tym, że śmierć jest dla wierzących przejściem do nowej ojczyzny, gdzie już nie ma ani płaczu, ani smutku, ani śmierci, ani boleści i gdzie Ciebie, Panie Jezu, razem z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym twarzą w twarz będziemy mogli oglądać i chwalić na wieki wieków. Amen. Za chwilę nastąpi przeniesienie trumień do karawanów i przejazd do hali Torwar. Na lotnisku wojskowym Okęcie dobiega końca uroczystość powitania ofiar katastrofy smoleńskiej. Trumny z ciałami tragicznie zmarłych w kondukcie żałobnym zostaną teraz przewiezione do hali Torwaru taką samą trasą jak wczorajszy kondukt, czyli ulicami Żwirki i Wigury i Łazienkowską. Ci wszyscy, którzy chcą oddać hołd poległym, mogą ustawiać się na trasie tego konduktu. W naszym studiu pani Janina Jankowska, przewodnicząca Rady Programowej Telewizji Polskiej, znana i ceniona dziennikarka i reporterka radiowa. Witam panią. Witam. Pani Janino, cóż powiedzieć, to jeden z najsmutniejszych dni w historii III Rzeczypospolitej. Dzień bardzo smutny, także osobiście dla pani, tak, ponieważ tym samolotem przyleciały dużo także bardzo bliskie moich pani osoby. Tak, tak, właśnie Basia Mamińska, bo z ostatniego okresu najbliżej współpracowałam w Kancelarii Prezydenta w zespole do spraw opiniowania kandydatów do odznaczeń za ludzi zasłużonych dla niepodległości Polski. To właśnie Basia Mamińska była osobą, z którą myśmy mieli najbliższy kontakt. To po prostu wspaniała postać i patrzyłam na nią przed chwilą, to znaczy ja ją widzę i wszyscy państwo ją pamiętają, tę blondynkę, która kiedy pan prezydent dawał nominacje rządowe, ministerialne, generałów, a także odznaczonych, to Basia Mamińska takim pięknym, spokojnym głosem wyczytywała to i witaj Basiu. I tak strasznie będzie to po prostu trudne dla nas, że zbliżających się wspaniałym nowym święcie 3 maja, kiedy pan prezydent miał znowu
odznaczenia i generalskie, i odznaczenia dla tych ludzi zasłużonych i w opozycji, i w Solidarności wręczyć, że Basi nie będzie. Będzie jej bardzo brakować. Pani Janino... Ale oprócz Basi to jeszcze muszę powiedzieć o Ani Walentynowicz, to też bardzo mi bliska osoba, i o Krysi Bochenek, która no, była moją po prostu koleżanką radiową. Naszą koleżanką, to jest naszą koleżanką. No i o Stefanie Melaku, w którym byłam w ostatnim zarządzie Stowarzyszenia Wolnego Słowa, poza wszystkimi jego dokonaniami, to był też kolega ze stowarzyszenia. No i to są po prostu tak bliscy ludzie, że to sobie trudno wyobrazić. Ja ich ciągle tu widzę. Będzie ich nam bardzo brakować. Pani Alino, dziękuję Pani za to wspomnienie. Tymczasem dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszamy teraz na specjalne wydanie Teleexpress. W języcznej telewizji Russia Today. To stało się w Katyniu, gdzie, jak wiadomo, doszło do zbrodni 70 lat temu. Jeśli mówić o Stalinie i osobach, które pracowały pod jego kierunkiem, liderach ówczesnego Związku Radzieckiego, to dokonali oni zbrodni. Jest to dla wszystkich zrozumiałe i oczywiste. Te słowa prezydenta Rosji to z pewnością wielki krok ku przełomowi, o którym piszą i którego oczekują zarówno Polacy, jak i Rosjanie. Uważam, że w tej tragicznej sytuacji są pozytywne możliwości. Prezydent zginął w wielkiej pielgrzymce, jak to zresztą napisałem, na rzecz niepodległości, prawdy i pojednania. I reakcja Rosjan po tym tragicznym wypadku wytwarza sytuację subiektywną, ale również i obiektywną, korzystną dla pojednania. Rosyjski dziennik Komersant podkreśla, że reakcja obu stron na smoleńską tragedię zmieniła klimat dwustronnych relacji. W Rosji znalazły się tysiące ludzi szczerze współczujących, a w Polsce umiejących to docenić. Przedstawicielstwa polskie w Rosji toną w kwiatach w Moskwie, Smoleńsku, także w Kaliningradzie. Uważam, że powinniśmy być razem, Polacy, Rosjanie, żeby nigdy już nie powtórzyło się to, co zdarzyło się w Katyniu. Chcemy jednoczyć się z Europą, to co było kiedyś, po wojnie, przed nią. Ludzie już za to odpowiedzieli. Spójrzmy w przyszłość. Wielu już to robi. W byłym hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau modlili się wspólnie Rosjanie i Polacy. Przenieśmy się teraz jeszcze na chwilę na lotnisko wojskowe w Warszawie, gdzie trwa ceremonia powitania 34 trumien z ciałami ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. W tej chwili prawie wszystkie trumny znalazły się w karawanach i za moment kondukt żałobny wyruszy ulicami Warszawy w stronę Torwaru, tą samą trasą co wczoraj. Jestem pod wrażeniem, to tak dziwnie mówić w tym momencie takiej tragedii, że jestem dumny, no jestem dumny z reakcji Polaków jako wspólnoty na tą tragedię. Oczywiście abstrahując tam pojedyncze ekscesy, wyskoki, o których nie mam ochoty mówić. Natomiast to jest symptom, to jest znak, znak, że jesteśmy tą wspólnotą, że potrafimy w sytuacji trudnej, w sytuacji takiej ostatecznej się zjednoczyć, wspólnie przeżywać. To jest niezwykłe, że u nas ta kultura jest żywa, no, kultura objawia się przez rytuał, przez przeżywanie rzeczy najważniejszych. Najważniejszą rzeczą jest śmierć, jest konfrontacja z tym, co ostateczne. Okazuje się, że jako wspólnota potrafimy to przeżywać i to jest żywe ciągle, to jest żywe. To jest absolutne zaprzeczenie na przykład takich reakcji zbiorowej histerii, jak śmierć Lady Di czy coś takiego. To są antypody. Tamte reakcje wynikają właśnie z braku prawdziwego przeżywania
wynika z takiego rozpaczliwego poszukiwania substytutu i z tego, że ta wspólnota broniła się przed rozpadem, próbując coś tam znajdować w miejsce tego, co już umarło. U nas to jest żywe. Natomiast oczywiście ja nie jestem naiwny i nie chcę powiedzieć, że Polaków to przeanieli. Natomiast, i że już tam za parę dni, że tacy będą, że ta wspólnota będzie taka. Natomiast myślę, że my nie jesteśmy w stanie ocenić, jak głęboko takie rzeczy zostają. Ale i na myślę, pewno, ale jeszcze na tylko pewno. Jedno zdanie, tylko jedno zdanie. Ja myślę, że mówiono o tym, że ta śmierć papieża wstrząsnęła Polakami, nic nie zostało. A chciałem powiedzieć, że myślę, że to, co się teraz dzieje, to też jest efektem tamtego. I na pewno w jakimś stopniu przynajmniej uczyni nas to lepszymi. Ja przynajmniej w to głęboko wierzę. Dziękujemy tymczasem. I przenosimy się na plac Piłsudskiego, gdzie niebawem rozpoczną się uroczystości żałobne ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zgromadził w tym momencie całą Polskę. W miejscu symbolu, w pobliżu grobu nieznanego żołnierza, pod krzyżem papieskim, pożegnamy ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 7 dni temu w tej katastrofie zginęli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, jego małżonka Maria, kilkudziesięciu wysokich przedstawicieli polskiego państwa, a także parlamentarzyści, przedstawiciele rodzin katyńskich, duchowni, kombatanci, żołnierze, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, załoga samolotu oraz osoby towarzyszące. Lecieli na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Chcieli złożyć hołd Polakom bestialsko zamordowanym w 1940 roku przez NKWD. Dziś Polska żegna 96 ofiar katastrofy, osób poległych na służbie ojczyźnie, w czasie szczególnej pielgrzymki na polską Golgotę Wschodu. Na tę żałobną uroczystość oddania hołdu i modlitw na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wyeksponowane zostały fotografie ofiar katastrofy. Na uroczystościach na placu Marszałka Piłsudskiego są rodziny ofiar katastrofy. Ich najbliżsi, szczególnie dotknięci tragedią, oraz ich przyjaciele.
ceremonii pożegnania wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, marszałek Sejmu, pełniący obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałek Senatu, premier rządu oraz posłowie i senatorowie, ministrowie rządu i kancelarii prezydenta, przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i innych służb, weterani wszystkich frontów walk o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej oraz harcerze, duchowieństwo różnych kościołów i związków wyznaniowych. Aby oddać hołd ofiarom katastrofy, licznie przybyli w to centralne dziś miejsce kraju mieszkańcy stolicy oraz różne delegacje z całej Polski. Przyjechali w grupach oraz indywidualnie, także z najdalszych zakątków Rzeczypospolitej. Na placu marszałka Piłsudskiego są również delegacje zagraniczne oraz ambasadorowie akredytowani w Warszawie. Są też przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych, artystycznych oraz naukowych, władz województwa i stolicy. Ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, nowe Jeruzalem ujrzałem, zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. Otrze z ich oczu wszelką łzę, a odtąd już nie będzie śmierci, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto wszystko czynię nowe. I mówi: napisz. Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy
i będę mu Bogiem, a on mi będzie synem. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, przy grobie nieznanego żołnierza i krzyżu papieskim, rozpoczynają się za chwilę ciszą i skupieniem żałobne uroczystości ku czci, ku pamięci 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Kompania, chodźność! Na ramię! Hon! Prezentuj! Hon! Na prawo! Chodź!
Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 2005 roku. Był senatorem, posłem, działaczem Solidarności, prezesem Naczelnej Izby Kontroli, ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, prezydentem Warszawy. Wraz z żoną osierocili córkę Martę i dwie wnuczki. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, patronowała organizacjom charytatywnym i akcjom dobroczynnym. Wspierała środowiska artystyczne kultywujące rodzimą kulturę i tradycje. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Był doktorem honoris causa czterech uczelni. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, między innymi Orderem Orła Białego. Joanna Agacka Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Ewa Bąkowska, przedstawicielka rodzin katyńskich. Generał broni, pilot Andrzej Błasik, dowódca Sił Powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczony złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Srebrnym medalem Siły Zbrojne w służbie ojczyzny oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu, członek Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Anna Maria Borowska, przedstawicielka rodzin katyńskich, i jej wnuk Bartosz Borowski. Generał dywizji Tadeusz Buk, dowódca wojsk lądowych Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Był dowódcą 9. przedostatniej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku i zastępcą w dowództwie koalicyjnym w Afganistanie. Arcybiskup, generał brygady Miron Chodakowski, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego. Czesław Cywiński, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, odznaczony między innymi Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Leszek Deptuła, poseł Rzeczpospolitej Polskiej, członek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podpułkownik Zbigniew Dębski, członek kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Grzegorz Dolniak, poseł Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Katarzyna Doraczyńska, przedstawicielka Kancelarii Prezydenta. Edward Duchnowski, sekretarz Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Aleksander Fedorowicz, tłumacz języka rosyjskiego. Janina Fetlińska, senator Rzeczypospolitej Polskiej, członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Podpułkownik Jarosław Florczak, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Starszy chorąży Artur Francuz, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Generał Franciszek Gongor,
szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Uhonorowany między innymi krzyżami oficerskim i kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Amerykańską Legią Zasługi oraz Francuską Legią Honorową. Grażyna Gęsicka, posłanka Rzeczypospolitej Polskiej, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Generał Brygady Kazimierz Gilarski, dowódca garnizonu Warszawa, uhonorowany Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Przemysław Gosiewski, poseł Rzeczypospolitej Polskiej, wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Ksiądz prałat Bronisław Gostomski, przedstawiciel rodzin katyńskich. Major Robert Grzywna, członek załogi samolotu. Mariusz Handzlik, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, odpowiedzialny za sprawy zagraniczne. Ksiądz prałat Roman Indrzejczyk, kapelan Kancelarii Prezydenta. Porucznik Paweł Janeczek, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Dariusz Jankowski, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Natalia Januszko, członek załogi samolotu. Izabela Jaruga Nowacka, posłanka Rzeczypospolitej Polskiej. Wicepremier w rządzie Marka Belki, związana z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Ksiądz Józef Joniec, przedstawiciel rodzin katyńskich. Sebastian Karpiniuk, poseł Rzeczypospolitej Polskiej, członek Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Wiceadmirał Andrzej Karweta, dowódca marynarki wojennej. Służył w dowództwach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mariusz Kazana, dyrektor protokołu dyplomatycznego, zawodowy dyplomata. Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, założyciel i prezes fundacji Jus et Lex, autor prac na temat prawa karnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz stosunków międzynarodowych. Generał brygady Stanisław Komornicki, kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari, generał brygady w stanie spoczynku, odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Grunwaldu oraz Orderem Polonia Restituta. Stanisław Jerzy Komorowski, wiceminister obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska. Negocjował z USA warunki stacjonowania amerykańskich sił wojskowych oraz rakiet Patriot w Polsce. Chorąży Paweł Krajewski, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Andrzej Kremer, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Był jednym z autorów programu Partnerstwa Wschodniego. Ksiądz Infułat Zdzisław Król, przedstawiciel rodzin katyńskich. Janusz Krupski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Janusz Kurtyka, szef Instytutu Pamięci Narodowej, działacz opozycji demokratycznej w Krakowie, odznaczony Krzyżem Komandorskim i Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Ksiądz Andrzej Kwaśnik, przedstawiciel rodzin katyńskich, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich. Generał Bronisław Kwiatkowski, dowódca Sił Operacyjnych Sił Zbrojnych,
odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Wojskowego. Pułkownik doktor habilitowany Wojciech Lubiński, lekarz prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Tadeusz Lutoborski, przedstawiciel rodzin katyńskich. Barbara Maciejczyk, członek załogi samolotu. Barbara Mamińska, dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta. Zenona Momontowicz-Łojek, przedstawicielka rodzin katyńskich. Stefan Melak, prezes Komitetu Katyńskiego, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Tomasz Merta, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Donalda Tuska. Odpowiadał za sprawy związane z ochroną zabytków, dóbr kultury i muzeów. Chorąży Andrzej Michalak, członek załogi samolotu. Kapitan Dariusz Michałowski, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Stanisław Mikke, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Justyna Moniuszko, członek załogi samolotu. Aleksandra Natalii Świat, posłanka Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Janina Natusiewicz-Mirer, przedstawicielka rodzin katyńskich. Podporucznik Piotr Nosek, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Piotr Nurowski, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członek Komitetu Wykonawczego Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy. Bronisława Orawiec-Lefer, przedstawicielka rodzin katyńskich. Ksiądz podpułkownik Jan Osiński, sekretarz biskupa polowego. Ksiądz pułkownik Adam Pilch, przedstawiciel ewangelickiego duszpasterstwa polowego. Katarzyna Piskorska, przedstawicielka rodzin katyńskich. Maciej Płażyński, marszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, działacz opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Ksiądz biskup polowy, generał dywizji Tadeusz Płoski, ordynariusz polowy Wojska Polskiego, członek Rady Prawnej Episkopatu Polski, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw harcerzy, kombatantów i duszpasterstwa policji. Młodszy chorąży Agnieszka Pogródka-Węcławek, funkcjonariuszka Biura Ochrony Rządu. Generał dywizji Włodzimierz Potasiński, dowódca wojsk specjalnych, dowodził w Syrii i w Iraku. Kapitan Arkadiusz Protasiuk, członek załogi samolotu. Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Walk i Męczeństwa, organizator uroczystości katyńskich, twórca polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, Charkowie i w Miednoje. Krzysztof Putra, poseł Rzeczypospolitej Polskiej, wicemarszałek Sejmu, działacz Solidarności, współzałożyciel i członek Prawa i Sprawiedliwości. Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Arkadiusz Rybicki, poseł Rzeczypospolitej Polskiej, członek Platformy Obywatelskiej, odznaczony Narodowym Orderem Zasługi przyznanym przez prezydenta Francji. Andrzej Sariusz-Skąpski,
prezes Federacji Rodzin Katyńskich. Wojciech Seweryn, przedstawiciel Rodzin Katyńskich. Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego. Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej. Pracował między innymi w Najwyższej Izbie Kontroli. Prezes zarządu PKO Bank Polski S.A. Leszek Solski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich. Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wiceminister i minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, pracownik Najwyższej Izby Kontroli. Chorąży Jacek Surówka, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Były szef Kancelarii Prezydenta. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Obrony Narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jerzy Szmajdziński, poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Wicemarszałek Sejmu. Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej i kandydat SLD na prezydenta. Minister Obrony Narodowej w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki. Jolanta Szymanek-Deresz, posłanka Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej, szefowa Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Izabela Tomaszewska, przedstawicielka Kancelarii Prezydenta, dyrektor zespołu protokolarnego. Chorąży Marek Uleryk, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Anna Walentynowicz, legenda Solidarności, internowana w stanie wojennym, odznaczona orderem Orła Białego. Teresa Walewska-Przyjałkowska, przedstawicielka Rodzin Katyńskich. Zbigniew Wasserman, poseł Rzeczypospolitej Polskiej, koordynator służb specjalnych w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Wiesław Woda, poseł Rzeczpospolitej Polskiej, członek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Edward Wojtas, poseł Rzeczpospolitej Polskiej, członek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Paweł Wypych, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Wiceminister pracy w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stanisław Zając, senator Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Klubu Senackiego Prawa i Sprawiedliwości. Janusz Zakrzeński, aktor. Członek Rady Programowej Związku Piłsudczyków. Wielokrotnie wcielał się w rolę Józefa Piłsudskiego. Otrzymał dwukrotny tytuł ambasadora Sybiraków. Porucznik Artur Ziętek, członek załogi samolotu. Gabriela Zych, przedstawicielka Rodzin Katyńskich. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, oficerowie i generałowie Wojska Polskiego pośmiertnie zostali awansowani na kolejne stopnie wojskowe.
panowania, baczność na ramię, broń! Do nogi, broń! Kompania, spocznij! Stoimy tutaj, w tym miejscu uświęconym historią w Warszawie. Stoimy, aby pożegnać wszystkich, którzy zginęli w katastrofie koło Smoleńska. Z drżeniem serca odczytujemy każde z 96 imion i nazwisk. Z drżeniem serca wpatrujemy się we wszystkie 96 fotografii upamiętniających ofiary. Z drżeniem serca wspominamy też słowa Jana Pawła II, który tutaj modlił się, by stąpił duch i odnowił oblicze ziemi, tej naszej polskiej ziemi. Pamiętamy, że ta modlitwa została wysłuchana. W ciągu następnych lat zrodziła się wolna Polska. Zrodziła się z naszej wiary, naszej nadziei i naszej solidarności. Niewiele jest takich chwil w dziejach narodu, kiedy wiemy i czujemy, że jesteśmy w pełni razem, że łączą nas i myśli, i uczucia. Katastrofa samolotu pod Smoleńskiem do takich właśnie chwil należała. Niedowierzanie, ból, rozpacz, poczucie pustki. W tych dniach wszyscy czuliśmy to samo i tak samo. Świat runął nam po raz drugi w tym samym miejscu świata. Polacy, ludzie różnego wieku i różnych przekonań, spontanicznie zbierali się tu, na tym placu w Warszawie, przed Pałacem Prezydenckim, na ulicach Warszawy i wielu, wielu innych miast Polski, by oddać hołd ofiarom tragicznej katastrofy. W katastrofie zginęli wybrany przez naród prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński i jego małżonka Maria oraz ostatni polski prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Trudno o bardziej dramatyczny symbol ciągłości polskich losów i naszej walki o niepodległe państwo. Łączymy się w bólu z najbliższą rodziną Lecha Kaczyńskiego, z córką Martą, która straciła oboje rodziców, z ciężko chorą matką Jadwigą i z bratem Jarosławem, bratem i najbliższym przyjacielem. Przypomnę jeszcze jeden symbol, jedno nazwisko symbol. Zginęła Anna Walentynowicz,
która stała przecież u zarania wielkiego ruchu polskiej Solidarności. W katastrofie Polska straciła dowódców sił zbrojnych, zginęli posłowie i senatorowie z wszystkich klubów parlamentarnych. Odeszli od nas ludzie, którzy kierowali ważnymi instytucjami państwa i ważnymi organizacjami społecznymi. Duchowni różnych wyznań, załoga samolotu i oficerowie ochrony. Zginęli byli żołnierze Armii Krajowej i przedstawiciele rodzin katyńskich. Za wszystkich, którzy zginęli, za wszystkich wypowiadamy słowa: wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Dziś są nam bliżsi niż kiedykolwiek. Pamięć przezwycięża śmierć. W trudnych dla naszej ojczyzny dniach nie jesteśmy, nie byliśmy sami. Jesteśmy zatem wdzięczni obywatelom Rosji, którzy spontanicznie okazywali Polsce i Polakom swoje współczucie. Doceniamy, że wyrazy współczucia dla Polski płyną z całego świata. Jestem przekonany, że oznacza to nie tylko współczucie, lecz także zrozumienie. Zrozumienie, dlaczego tragicznie zmarli udawali się do Katynia jako pielgrzymi polskiej sprawy. Wiedza o tym miejscu, miejscu kaźni tysięcy oficerów polskich zamordowanych przez stalinowskich zbrodniarzy, staje się wiedzą powszechną. Polacy przez wiele lat nie mogli mówić o Katyniu, a ci, którzy odważyli się głosić prawdę, byli prześladowani i więzieni. Dziś prawda ta staje się własnością świata. O przemocy, o podstępie, o zakłamaniu. Dla tej właśnie prawdy wyruszyli do Katynia tragicznie zmarli w katastrofie. Miejmy nadzieję, że o tej prawdzie dzięki nowej ofierze świat już nie zapomni. W ostatnich dniach widzieliśmy Polskę wyciszoną i skupioną. Chcielibyśmy, aby w imię tych, którzy tragicznie odeszli, ten nastrój przekroczył dni żałoby. Bo pewnie będziemy w przyszłości się spierać nieraz. Taka jest ludzka natura i taki jest sens demokratycznego kanonu. Ci, którzy oddali swoje życie, też mieli różne poglądy polityczne, odmienne polityczne rodowody. Śmierć ich połączyła. Oddamy im prawdziwy hołd, jeżeli nasze spory będą sporami o Polskę, o jej kształt, o jej przyszłość. Jeżeli w osobie o innych poglądach politycznych zdołamy dostrzec i docenić drugiego człowieka. Każdy z tych, którzy oddali swe życie, miał swoje plany na przyszłość, marzenia dotyczące swoich bliskich, marzenia o szczęściu tych, których kochał i przez których był kochany. To oni, ich rodziny, ich przyjaciele są z nami tu, w tym szczególnym miejscu i momencie. Ogarniamy was wszystkich serdeczną myślą i współczuciem. Ogarnia tak was wszystkich wielka rodzina, cała Polska. Każdy z tych, którzy zginęli, miał też swoje marzenie o Polsce. Żegnamy ich zobowiązani wobec ich życia, ich pracy i ich marzeń. Zobowiązani razem wobec Polski. Dlatego do słów żalu i pamięci dołączamy z nadzieją i prośbą.
coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które pognębić ją miały. Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. Panie Prezydencie, 10 kwietnia był Pan, tak jak każdego innego dnia, na służbie Rzeczpospolitej. Zmierzał Pan do Katynia, aby oddać hołd ofiarom ludobójczego mordu sprzed 70 lat. Na tej drodze dosięgnęła Pana tragiczna śmierć. Leszku, Leszku, słowa patriotyzm, pamięć historyczna, polska tożsamość nie były dla Ciebie pustymi dźwiękami. Nasycałeś je głębokim. Prosiłeś nas do Belwederu, gdzie pracowałeś nad dostateczną wersją swojego wystąpienia. Powiedziałeś nam wtedy, że prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczpospolitej, tak jak katyńskie kłamstwo było fundamentem PRL-u. Powiedziałeś też, że racje nie są rozłożone równo między wszystkie narody, że racje mają ci, którzy walczą o wolność. Sam też walczyłeś o wolność, począwszy od przedsierpniowej opozycji demokratycznej. Poznaliśmy się 26 lat temu na konspiracyjnym spotkaniu podziemnej Solidarności. Od początku wiedziałem, że jesteś człowiekiem, na którym można polegać. Umiałeś mówić poważnymi słowami o wielkich sprawach, ale miałeś też poczucie humoru, dystans do samego siebie. Byłeś dobrym, mądrym, otwartym, ciepłym człowiekiem. Pani Prezydentowo, nasza wspaniała pierwsza dama. Marylko, znaliśmy się tyle lat. Zawsze podziwiałem swoją mądrość, twój takt, ale także niezależność poglądów. Promieniowałeś ciepłem nie tylko na swoją rodzinę, ale także na nas wszystkich. Panowie ministrowie, współpraca z wami była dla mnie prawdziwym zaszczytem. Na służbie Rzeczpospolitej nie zapominaliśmy o zwykłej ludzkiej przyjaźni. Księże Romanie, koleżanki i koledzy z kancelarii, przed drzwiami waszych pustych pokojów palą się znicze, leżą kwiaty. Nie mam słów, żeby wypowiedzieć swój żal i ból. Członkowie delegacji prezydenta, pasażerowie i załogo tragicznego lotu do Smoleńska, przedstawiciele państwa, centralnych instytucji, posłowie, senatorowie, generałowie, oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze, rodziny katyńskie, Rzeczpospolita delegowała do Katynia swoich najlepszych przedstawicieli. Zginęliście na posterunku. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie.
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie. Słowa tej z serca płynącej modlitwy szeptały pokolenia Polaków. Powtarzały ją przez dziesięciolecia kobiety, których mężowie trafili do sowieckiej niewoli we wrześniu 1939 roku, gdzie przepadli bez wieści, a nazwiska ich po latach pojawiły się na listach mordu katyńskiego. Słowa przestrogi przed zapomnieniem powtarzały osierocone córki i pozbawieni ojców synowie, w epoce komunizmu traktowani jak obywatele drugiej kategorii, na co dzień karani przez system za winy niepopełnione. Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże, na niebie, zapomnij o mnie. Rodziny katyńskie wpisywały te słowa na tablice pamiątkowe i stawiane po 1989 roku pomniki. Słowa przeciw zapomnieniu powtarzano podczas uroczystości w kraju i wypowiadano na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje. Tak miało być także 10 kwietnia 2010 roku. Pielgrzymi jechali tam, aby przed tabliczkami epitafijnymi swoich bliskich zapalić świece. Jechali, aby pod stołem ofiarnym złożyć wiezione z Polski kwiaty. Na pokładzie prezydenckiego samolotu znaleźli się przedstawiciele Federacji Rodzin Katyńskich, aby samą obecnością dawać świadectwo swojemu przesłaniu. Rodziny katyńskie mówią o swojej tragedii sprzed lat najprościej. Stawiają sobie proste cele, bo prawda, także prawda o zbrodni, jest prosta. 10 kwietnia 2010 roku z ust przedstawiciela rodzin miały paść te słowa. Przyjechaliśmy z naszymi dziećmi, wnukami i prawnukami ofiar, aby nad grobami ojców przekazać im nasze przesłanie. Pilnujcie tego miejsca. Pilnujcie godnej pamięci waszych przodków. Nigdy nie pozwólcie, aby ta pamięć była zawłaszczana przez obce osoby, jak to niestety często ma miejsce. Przekażcie kiedyś to posłanie swoim dzieciom. Niech ta pamięć trwa. Jeszcze raz powtarzam i zobowiązuję was. Pilnujcie tego miejsca i pamięci waszych przodków. Autor tego apelu, mój ojciec, Andrzej Sariusz Skąpski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich, nie dotarł do zebranych na cmentarzu katyńskim, a jego przesłanie nabrało siły testamentu. Rodziny katyńskie nie pozwolą, aby teraz pokonał je ból. Będą trwały. W kwietku katyński las budzi się do wiosennego życia. Wśród sosen, które widziały mord sprzed 70 lat, odzywają się ptaki. Gdy przybywają tam pielgrzymi, poruszają zawieszony w podziemnej niszy dzwon. Zgodnie z zamysłem projektanta, bije on pomordowanym, którzy tam od 70 lat oczekują zmartwychwstania. Dźwiękom podziemnego dzwonu z polskiego cmentarza wojennego wtóruje teraz cisza, która po tragedii 10 kwietnia zapadła nad innym lasem, po drugiej stronie Smoleńska. Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie.
tydzień temu dotarła do każdego z nas, do naszej ojczyzny, tragiczna wiadomość o katastrofie i jej ofiarach. Wiadomość, która nie dotarła do naszych umysłów i serc chyba jeszcze do dziś. Bo rozmiary tej tragedii, największej w dziejach powojennej Polski, przekraczają nasze możliwości rozumienia tego, co się stało. Nikt z nas nie pamięta, aby kiedykolwiek tak wielu, tak wybitnych zginęło w jednej okrutnej chwili. Ale wszyscy pamiętamy ten moment, kiedy te straszne słowa do nas zaczęły docierać. Kiedy odczytywano tę listę nie do zaakceptowania, nie do zrozumienia, nie do przyjęcia, a jednak prawdziwą listę ofiar. I te pierwsze imiona i nazwiska prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii. Takie rzeczy się nie zdarzają. Takie rzeczy są niemożliwe. Tak jak niemożliwe było zrozumienie kolejnych nazwisk i kolejnych nazwisk. I słyszeliśmy tylko swój i innych szloch przy każdym z tych nazwisk. Ta lista to jak cała Polska i jak cała nasza historia. Dziś tu wiszą obok siebie zdjęcia. Na przykład zdjęcie prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i zdjęcie Natalii Januszko, tego najstarszego bohatera tragedii i tej najmłodszej. On miał lat 91, ona lat 23. Prezydent Ryszard Kaczorowski to Syberia, to Monte Cassino, to dramatyczna emigracja i to sen o niepodległej Polski, niepodległej Polsce, i on doczekał tej swojej wymarzonej niepodległej Polski. A Natalia to takie szczęście młodej dziewczyny, szczęście, że żyje w wolnym kraju i że może mieć marzenia i nadzieję na szczęście w swoim osobistym życiu. Oni wszyscy, począwszy od pana prezydenta i jego małżonki, oni wszyscy mieli ciągle jakieś nadzieje i marzenia dotyczące ich życia i dotyczące ojczyzny. To dla nas wszystkich jest bardzo poważna próba. Ich świadectwem, świadectwem ich dobroci, wielkości było ich życie. Ale czym stanie się ich śmierć, tak tragiczna i tak nie do przyjęcia? To już zależy od naszych serc i naszych umysłów. Czy ta śmierć nabierze najgłębszego sensu? Różnimy się wszyscy, tak jak oni różnili się życiorysami, poglądami, wiekiem na pokładzie tego samolotu. Ale najgłębszy sens wspólnoty, która rodzi się w chwili żałoby, musi przetrwać w nas. Bo wtedy ich śmierć nabierze tego szczególnego, najgłębszego sensu. Przed nami też ważne zadania. Po pierwsze, tak jak dziś składamy hołd wszystkim zmarłym w tej tragicznej katastrofie, tak pamiętać musimy o ich najbliższych. O dzieciach, rodzicach, rodzeństwie. Jesteśmy tu po to i po to jest także państwo polskie, aby o nich zawsze pamiętać. Jesteśmy tu także po to, żeby pamiętać, że
każdego dnia, kiedy będzie taka potrzeba, będziemy na tej smutnej płycie lotniska czekać na kolejne trumny. Nie spoczniemy, dopóki wszystkie ciała nie znajdą spoczynku w ojczystej ziemi.